store from Amazon. Yeah, because my mum has a whole lot of Wow, to naprawdę pan. To był najlepszy odcinek, super. No, dziękuję bardzo. To był najważniejszy dzień w moim życiu. Jak tam? Nerwy są? A może troszeczkę. Słuchajcie, kochani, nie ma się co przejmować. Pamiętajcie, to jest tylko gra. Ja bardzo pana podziwiam. Też uważam, że sprawiedliwość powinna dosięgnąć każdego. Jakieś rady pan ma? Nie bójcie się mierzyć wysoko i pamiętajcie, to wy sami ustalacie swoje granice. 10 sekund. No to uwaga. Panie Wojtku, bezdomny Robert znowu stoi pod studiem i przeklina pana imię. To wezwijcie ochronę. Ja zaczynam program. Już czas na najlepszy teleturniej w kraju. Wygrywasz co chcesz! A przed państwem wasz gospodarz, Wojtek Karma. Witam państwa serdecznie. Przed nami kolejny odcinek jedynego w swoim rodzaju programu, w którym to wszystko, ale absolutnie wszystko jest możliwe. Moja obecność tutaj jest tego najlepszym dowodem. Nasi gracze sami wybierają kategorie, sami wybierają swoje nagrody, a my, jeśli poprawnie odpowiedzą na pytanie, realizujemy je dla nich od A do Z. Można u nas wygrać dosłownie wszystko. Od igły przez helikopter na oświeceniu i supermocach kończąc. Sponsorem naszego programu jest Bank Zachodni WBK. Jedyny bank, w którym bankujesz jak chcesz. Oto program... Wygrywasz co chcesz! Oto nasi dzisiejsi zawodnicy. Grzegorz, lekarz pierwszego kontaktu z Torunia. Sylwia, właścicielka własnego przedsiębiorstwa z Piaseczna. I Kasia, nauczycielka matematyki z Miechowic. Powitajmy ich serdecznie i zacznijmy naszą grę! Runda pierwsza! Grzegorzu, powiedz nam kilka słów o sobie. No to nazywam się Grzegorz. Na co dzień mieszkam w Toruniu. Jestem lekarzem pierwszego kontaktu. Uwielbiam psy, przyrodę i pomagać innym. Super, a dlaczego zdecydowałeś się wziąć udział w naszym programie? Bo mam wrażenie, że to ostatnia szansa dla Ziemi. Niszczymy naszą planetę, zabijamy się między sobą, toczymy jakieś idiotyczne wojny. Chciałbym po prostu, żeby było lepiej. Dla wszystkich. Wow. Proszę państwa, czy ja mogę prosić o brawa? Grzegorz z Torunia! Grzegorzu, mamy wszyscy nadzieję, że uda ci się coś wygrać. No dobrze, jaki kafelek sobie wybierasz? Pomarańczowy. Pomarańczowy kafelek to kategoria pory roku. Grzegorzu, jaką nagrodę sobie wymarzyłeś? Na początek chciałbym, żeby na całym świecie była darmowa służba zdrowia. Dostępna dla każdego człowieka. Oczywiście lekarze dalej by zarabiali, ale żeby każdy miał prawo być zdrowym. Grzegorzu, no pięknie, proszę państwa. Cały świat z dostępem do służby zdrowia. Ach, dobrze. Pytanie brzmi. Jaka twoim zdaniem pora roku jest przedstawiona na obrazku? Jesień? Tak, tak, proszę państwa, Grzegorz z Torunia właśnie uczynił świat lepszym miejscem. Fantastycznie, oto dowód na to, że każdy może zrobić coś dobrego. Co za runda, ale to nie koniec, proszę państwa. Gramy dalej. Sylwio, opowiedz nam coś o sobie. Dzień dobry państwu, nazywam się Sylwia Krzysztak. Jestem właścicielką niewielkiej firmy farmaceutycznej. Oprócz tego jestem mamą 3-letniej córeczki i mam wspaniałego, kochającego męża. Pozdrawiamy ich serdecznie. Jak córeczka ma na imię? Nadzieja. Super! No dobrze, w takim razie jaki kafelek? Zielony. Zielony kafelek to kategoria motoryka. Jaką nagrodę byś chciała? Strasznie dużo pracuję, ale to jest normalne, kiedy ma się własny biznes. Jestem odważną kobietą, wiem, kiedy trzeba zakasać rękawy i wziąć się do roboty. Zaczynałam od zera i nieraz myślałam, że dłużej nie dam rady. Wszyscy damy radę. Wszystko na pewno się uda. Trzeba tylko w siebie uwierzyć i działać. Po nocy wstaje dzień i my wstajemy silniejsi. Powoli do przodu. Będzie dobrze. Wow. Wygląda na to, że naprawdę rozgryzłaś życie. To jaką nagrodę byś chciała? Grzegorz na przykład załatwił nam... Chciałabym, żeby wszystkich ludzi na ziemi dotknęła nieuleczalna choroba, na którą tylko ja będę miała lek. Co? No niestety muszę zabezpieczyć byt mojej rodzinie i rozwinąć w końcu moją firmę. Zarażając cały świat? Co mogę powiedzieć? Powoli do przodu. Świetnie, to pytanie wideo. Co robi człowiek przedstawiony na filmie? Wojtku, myślę, że ten człowiek idzie. No niestety tak, ten człowiek idzie, znaczy zajmuje się chodzeniem dokładnie, ale to samo. No proszę Państwa, Sylwia wygrała, a my wszyscy, no pewnie w poniedziałek dobrze iść do apteki. Sylwia, ale mam przynajmniej nadzieję, że leki nie będą za drogie. Na pewno nie. Świetnie. Kasiu, coś czuję, że sytuacja może ulec zmianie w ciągu sekundy. Tak. Mam na imię Kasia, uczę matematyki w gimnazjum, to znaczy już nie, bo ich nie ma. Także teraz uczę w szkole podstawowej. Ach, zmiany. O czym marzysz, Kasiu? Może znowu chciałabyś być zdrowa? Marzę o unicestwieniu ras ludzkiej. Jezus Maria. Poproszę o kafelek czerwony. To skracasz drogę niczym wzory skróconego mnożenia. Proszę bardzo, czerwony kafelek. To kategoria popkultura. Jaką nagrodę byś chciała? Chciałabym, żeby wszyscy ludzie umarli. Łącznie ze mną. No, naprawdę to jest dosyć ostateczne rozwiązanie. Nie uważasz, że lepiej byłoby usunąć tę chorobę, co dała nam Sylwia? Przepraszam. Nie będę nic więcej sugerował. Tak, ja długo o tym myślałam i doszłam do wniosku, że to jest jedyne logiczne rozwiązanie w tej sytuacji. A skoro już znalazłam się w programie, no to znaczy, że tak ma być. Poproszę o pytanie. Ale na pewno? Gramy. No dobrze, to pytanie brzmi. Jak nazywał się zamaskowany meksykański obrońca uciśnionych, który przywdziewał czarny kostium? Wiedziałam, że zabieranie komiksów tym małym wrzodom do czegoś mi się w końcu przyda. Odpowiedź brzmi Batman. Nie! Zorro! Odpowiedź to Zorro! Niestety nie odpowiedziałaś poprawnie na to pytanie, dlatego otrzymujesz 0 punktów! Oj, po co się tu pchałem? Runda druga! Oto podsumowanie rundy pierwszej. Grzegorz ma 100 punktów i dzięki niemu wszyscy mamy bezpłatną służbę zdrowia. Yeah! Sylwia również ma 100 punktów i dzięki niej wszyscy jesteśmy śmiertelnie chorzy i zależni od jej widzimisię. Kasia ma 0 punktów i aleluja! Co za gra! Oj, Grzegorzu, widzisz jak wygląda sytuacja. Poznałeś już nasze zawodniczki. Co teraz zrobisz? Przysięgałem chronić ludzkie życie i ta przysięga nadal mnie zobowiązuje. Nie traćmy czasu. Niebieski kafelek. To mi się podoba. Bardzo proszę. Niebieski kafelek. Kategoria rośliny. Zatem zastanów się dobrze, Grzesiu, jaką nagrodę byś chciał. Przypominam ci, że wszyscy jesteśmy śmiertelnie chorzy, a dzięki Kasi, no, grozi nam wszystkim teraz wyginięcie gatunku ludzkiego. Już, dobra. Grzegorzu? Jako że Sylwia bardzo egoistycznie nas wszystkich załatwiła, to ja bym chciał, żebyśmy wszyscy byli odporni na tę jej wymyślną chorobę. A może od razu byśmy byli odporni na wszystkie choroby, co? Poza tym to nie rozwiązuje problemu Kasi. No co? Twoje pytanie brzmi następująco. Roślina, która ma kolce, to? Uwielbiam Małego Księcia. Róża. Nie, niestety kaktus. Odpowiedź to kaktus. Cudownie. Sylwio, twoja kolej. Jaki kafelek wybierasz? Fioletowy. Fioletowy kafelek to kategoria człowiek. Jaką nagrodę byś chciała? Chciałabym wyeliminować gracza numer 1. No co pani? Naprawdę? Akurat jego? Tak, pan Grzegorz zaczął zagrażać moim interesom. To był zły ruch, jestem rekinem biznesu. Chciałabym, żeby zniknął. A nie chciałabyś może przy okazji pozbyć się Kasi, co? Dobra, wiem! Nie, pani Kasia nie wygląda na osobę, której mogłoby się w życiu cokolwiek udać. Poproszę pytanie. W porządku. Pytanie wideo. Co robi człowiek na nagraniu? Stoi. No, niestety oddycha. Oddycha ten człowiek. Oddycha. Miałeś dużo szczęścia, Grzesiu. No, to może Kasia nieco odmieni sytuację. Tak. Ja się zgadzam z panią Sylwią, że raczej już nic w życiu nie osiągnę, także poproszę o szary kafelek, tak jak szare jest moje życie. No ale tak wcale nie musi być, naprawdę, możecie dosłownie wszystko w tym programie. Dobrze, szary kafelek to kategoria literatura. Jaką chcesz nagrodę? Zostanę przy poprzedniej, śmierć ras ludzkiej. No oczywiście, przypominam państwu, że to jest program rozrywkowy. Przykro mi, że niestety nikt wcześniej nie zrobił żadnego researchu wśród uczestników. Jest jakaś opcja, żeby przerwać ten program ze względów humanitarnych? Nie? No to super. Dobrze, w takim razie twoje pytanie brzmi następująco. Co się stało? Wygląda na jakąś awarię. Sprawdzamy. No, gra wstrzymana. Poczekajcie chwilę. Co się dzieje? Ludzie! Przecież możecie mieć dosłownie wszystko. Pokój na ziemi, pieniądze, darmowe gofry do końca życia, a wy co? Jakieś choroby śmiertelne, końce świata? O co wam chodzi? Ja chciałem dobrze, tak? A ty się zamkniesz, miałeś szansę naprawić sytuację. Ja tylko zabezpieczam swoją przyszłość. Ja też. Ale jakim kosztem? Nie jesteście tu same, przecież ten świat jest pięknym miejscem. A! Dobry wieczór Państwu! Ja nazywam się Robert Kowalski, w związku z nieudolnością poprzedniego prowadzącego wracam na miejsce starego, nowego prowadzącego. Nie, nie wkradłem się tutaj, ani nie zaryglowałem drzwi. Kasiu, grajmy dalej. Przejdźmy do kategorii literatura, jako że jesteś matematyczką. Trochę ułatwię ci zadanie. Z ilu liter składa się Pan Tadeusz? Nie mam pojęcia. Przykro mi, świat będzie żył nadal, a ty odpadasz. Przykro mi. Mnie również. Albo nie. Grzegorzu, jaki kafelek? A to nie powinna być nowa runda? Zamknij się. Jaki kafelek? Żółty. Jaka nagroda? Chciałbym anulować wszystkie życzenia Sylwii. A jaka kategoria? Wspaniale! Oto pytanie. Ile widzisz teraz palców? 5. Tak! Brawo! Fantastycznie! Wszyscy jesteśmy zdrowi! Sylwia? Kafelek? Biały. Kategoria czytanie w myślach. Jaka nagroda? Chciałabym, żeby wrócił poprzedni prowadzący. Co to jest w ogóle za kategoria? Uwaga, czytam twoje pytanie. O czym teraz myślę? Ja bym chciała zgłosić zażalenie. Niestety nie! Odpadasz! Wszystkie twoje nagrody przepadają. Grzegorzu, witaj w finale. Kategoria obrazki. Jaką chcesz nagrodę? Żeby ten program już się skończył. Oto pytanie. Co to jest? Głośnik? Tak jest! Marzenia, pragnienia, decyzje. Od ciebie zależy, co z nimi zrobisz i jaki dzięki nim się staniesz. Sponsorem programu był Bank Zachodni WBK. Jedyny bank, w którym bankujesz jak chcesz.